Witam Was, jestem Rezi, to jest następny odcinek z serii Prawdziwy Komando z Let's Play Battlefield Bad Company 2. To będzie już mój czwarty filmik. A więc zaczynamy. Oglądajcie. Mam nadzieję, że będzie się podobał. Że żałuję, że sam na to nie wpadłem? Co? Ruszamy, panowie, palce na spustach. Dowiemy się, dokąd go zabrali. Wróg na nabrzeżu. Poczekaj na grzmot i wtedy go zdejmij. Piękny strzał. Jazda, sierżant. Jesteśmy w ruchu. Dwa cele na nabrzeżu. Odległość 7-2. Wiatr 5 węzłów. Czekaj na grzmot. Zmienić pozycję. Przyjąłem. Cel na 12 godzinie. Czekaj na grzmot. O to chodzi. Dobra robota, brachu. Jeszcze dwóch w pobliżu oficerów. Zaczekaj, aż będzie czysto. Kiedy go tu wstrzymał? Wyjmij ją szybko. W punkt, Marlow. Teren czysty. Dobra, zaczekajcie, chłopaki. Spróbujemy trochę podsłuchać. Dobra, czysto! Przegrupować się!
porządku. Wreszcie do czegoś dochodzimy. Tak się zastanawiam. Kto idzie wojować w kowbojskim kapeluszu? Kowboje? Kowboje nigdy nie brali udziału w żadnych wojnach. Dallas Cowboys toczą wojnę w każdą niedzielę. Może znajdźmy po prostu Aguayera, co? Czekaj, czekaj. Drut naciągowy. Cholera! Jakim cudem go zauważyłeś? Mam wbudowany wykrywacz metali. Dzięki. Dzięki, Hux. Słuchaj, nie wychowałem się w supermarkecie, cholerny gamon. Dobre, masz oko, Marlo. Pułapka rozbrojona. Daleka droga na dół, nie? Okej. To tylko skała. Nic mi nie jest. Spoko. Wiesz, w czym problem? Siedzimy tu, w środku jakiegoś latynostanu, czy jak to tam kurwa zwą. Mamy super sprzęt, a wciąż strzelamy tylko do beczek. A co wolałbyś robić? No nie wiem, może ratować zakładników, załatwiać terrorystów w zwolnionym tempie, jak w filmach, mówić ludziom, żeby spadali z mojego samolotu. Chcesz być jak Harrison Ford w Air Force One? A ty nie? Nie, lepiej być Indianą Jonesem. Wolę Harrisona Forda. Ale Indiana to Ford. Serio? No.
Sierżancie, jesteście, no, Afroamerykanem? Bo tak się zastanawiam. Kurde! Skakuj do rzeki! Na ziemię! Jazda! Tam jest. Tak, chyba tam go zabierają. Wygląda na to, że jest dobrze chroniony. Może być nieprzyjemnie. Siakrę. Piechota wroga. Po drugiej stronie. Uwaga! Ruskie śmigłowce. Cholera, nie powinno ich tu być. Ale ktoś... Uwaga! Już po nim. Siakrę. Piechota wroga. Po drugiej stronie. Uwaga! Ruskie śmigłowce. Cholera, nie powinno ich tu być. Ale kto się przysłał? Doskonale!
Nawet fajny. Nieszkodliwiony!
Majorze Aguirre. Broń. O cholera. Nie ma sprawy. Jesteśmy kwita. Panie majorze, przysłał nas Braidwood. Chcieliśmy coś pokazać. No to pokazujcie. Naprawdę im się udało. Braidwood mówił, że to atrapa. Oczywiście, że atrapa. Mówiłem im, że to będzie atrapa. Chryste, prawdziwej broni by tam nie przenieśli. O tym wiedzieliśmy od dawna. Wiedzieliśmy? Heks. Dobra. Przez francuskie Sat Meteo weszliśmy do gruzińskiej sieci wojskowej. Dużo się dowiedzieliśmy. Informacje o atrapie broni to tylko część. I wtedy zjawili się ci goście. Przyjęli wszystkie materiały? Aha. Nie ma kopii? Gdzie? No i na tym kończymy następny odcinek prawdziwego bohatera Let's Play Battlefield Bad Company 2. Mówił do was Rezi, no i cześć.